Dziękuję, panie przewodniczący, szanowna pani przewodnicząca, panie premierze. Polscy przedsiębiorcy czekają na środki z Funduszu Odbudowy. Na te środki czekają samorządy, na te środki czeka tak ciężko dotknięta we wszystkich państwach i u nas służba zdrowia. Te środki, panie premierze, nie są blokowane przez Komisję Europejską, przez Parlament, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te środki niestety są blokowane przez ciemną grę pańskiego rządu, grę obliczoną na to, żeby bez zmiany traktatów zmienić Unię tak, żeby można z niej wybierać to, co się chce, z jej zasad i praw. Chcecie po prostu rządzić bez kontroli niezawisłego, niezależnego sądownictwa. To burzenie zasad i fundamentów Unii Europejskiej. Unii Europejskiej, która daje nam bezpieczeństwo i tak dynamiczny rozwój. Nigdy Polska wcześniej tak dynamicznie się nie rozwijała i nigdy nie była tak bezpieczna. Panie premierze, ja nie jestem prawnikiem, pan też nie jest prawnikiem, ale obaj doskonale wiemy, wbrew temu, co pan tu dzisiaj przed chwilą mówił, że żaden Krajowy Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie kwestionował traktatu o Unii Europejskiej czy traktatu akcesyjnego, a na pański wniosek tak zwany Trybunał Konstytucyjny złożony z nominatów politycznych to właśnie uczynił. Nie szanując prawa europejskiego, nie szanujecie zwykłych ludzi, nie szanujecie rodaków, ale do czasu, panie premierze, już niedługo, do czasu. Vielen Dank, Herr Kollege Kalinowski. Dziękuję bardzo.